opadać, nie gorz gołoledzią. Stany Zjednoczone będą nadal rozwijały gospodarkę opartą na czystej energii, twierdzi Barack Obama. Odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych publikuje specjalny artykuł w naukowym tygodniku Science. Prezydent Obama ma trzy argumenty na poparcie swojej tezy. Po pierwsze, w latach 2008-2015 wzrost gospodarczy w USA wyniósł 10%, a jednocześnie o ponad 9% spadły emisje dwutlenku węgla sektora energetycznego. A zatem walka ze zmianami klimatu wcale nie musi oznaczać niższego standardu życia. Po drugie, ważne są oszczędności energetyczne, które wiążą się z oszczędzaniem pieniędzy, a więc z tworzeniem nowych miejsc pracy. Po trzecie, ważne jest przestawianie się elektrowni z węgla na gaz. W artykule w tygodniku Science prezydent Obama podaje też przykład firmy Google, która jeszcze w tym roku chce zacząć korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Rafał Motyluk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Siedmiu Polaków wystąpi w Wiśle w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła mieli zagwarantowany udział w zawodach dzięki wysokim miejscom w kwalifikacji generalnej, a awans z kwalifikacji wywalczyli Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczą i Stefan Hula. Kwalifikacje wygrał Niemiec Richard Freitag. Odpadli Krzysztof Biegun, Jakub Wolny, Bartłomiej Kłusek, Klemens Murańka i Krzysztof Miętus. Kamil Stoch zrezygnował ze skakania w serii kwalifikacyjnej. Kot uzyskał 130,5 metra, a Żyła 120,5 metra. Sobotni konkurs Pucharu Świata w Wiśle zaplanowano na godzinę 16. Po podwójnym triumfie w turnieju czterech skoczni polscy kibice czekają na popis biało-czerwonych. Kamil Stoch zapewnia, że nie ma już śladu po urazach i jest gotów na dalekie skoki. Czuję się dobrze, jeżeli chodzi o dolegliwości związane z upadkiem, to są wspieranie praktycznie odmienialne, czyli o jakiś ból w kolanie. Jeszcze minimalnie czuję właśnie upadek w kolanie, natomiast to wszystko idzie już ku dobremu. Wiadomo, że nie mam czasu, żeby się zregenerować w pełni, poleżeć w pokoju. Cały czas jakby jestem w ruchu, jestem w ciągłym biegu i to wszystko to ja trwa dłużej, ale tak jak będzie wszystko idzie ku dobremu. Adam Małysz nie wyklucza, że całe podium w Wiśle może być zajęte przez Polaków, jednak przypomina, że w skokach jest wiele niewiadomych. Szansa zawsze jest, ale ja też jestem dosyć taką osobą, która zawsze mówi po czym, jeśli się coś dokona. Oczywiście byłbym głupcem, gdybym nie liczył na to, że Polacy tutaj wygrają, bo są naprawdę faworytami, są w niezmiernej formie, więc wszystko na to wskazuje, że będziemy tutaj walczyć, ale to jest sport i może się wszystko wydarzyć. Pogoda, nie wiem, słabszy dzień, nie wierzę, że akurat chłopaki będą gorzej skakać, ale to wszystko ma wpływ na to później, na ten rezultat. Maciej Kot, pytany o założenia na najbliższe konkursy, odpowiedział w stylu swojego wielkiego poprzednika Adama Małysza. Trzeba dobrze skakać. Przede wszystkim trzeba wykonać swoją robotę i wtedy wszystko jest możliwe. Nie ma co mówić, że wyniki są już zdecydowane. Trzeba wykonać dobrze swoją robotę i myślę, że ja przykładam się do tego, cała nasza reprezentacja ma taki jasny plan. Oba konkursy w Wiśle, sobotni i niedzielny, zaplanowano na godzinę 16. To jeszcze informacja dla kibiców, którzy chcą to wszystko zobaczyć na żywo. Kolejarze uruchomią specjalne pociągi, które dowiozą kibiców na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkursy odbędą się w Wiśle i w Zakopanem. W Wiśle konkurs odbędzie się w najbliższy weekend, natomiast w stolicy Tatr 21 i 22 stycznia. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, wyzwał go od Żydów, że jesteście oszustami. No nieładnie, ale to prawdziwe, że jesteście złodziejami, że nabieracie i że tak samo jest z firmą Orange, jak i bez firmy Orange. To co nas byś opłaciła za swoje życie i byś na siebie potem nasrała. Krakowa oraz